Bruno Jasieński, but w butonierce, śmierć pana premiera. Rapsod. Eleganckie, otwarte lando, z finezyjnie filmową szybkością, elastycznie tańczyło po nierównym bruku, zaprzężone w dwa białe, rasowe ogiery. Pan premier, z wysokości pluszowej poduszki, oddając z lekka grzecznie ukłony engro, jak ktoś, kto ma cylindę i dobre maniery, myśli z przyjemnością. Świat jest w zasadzie piękny. I słońce jest piękne. Niewątpliwie. Pan premier jest jak zwykle po dobrym śniadaniu. I piękne są dziewczęta w wiosennych monto, na swoich śpiewnych biodrach kroczące leniwie. Na przykład ta blondynka, pulchna jak ciasteczko. Pan premier zakurzył buty przy wsiadaniu, otrzepuje je z lekko chusteczką. I jaka nadzwyczajna we wszystkim harmonia, pan premier myśli filozoficznie. Przecież nie widzi chyba niewidomy. Przez to, że węglarz jest brudny i czarny, jaśniej i bielej wyglądają domy. Zdaje się, nawet jakiś myśliciel już to rzekł. I czym by było na przykład Resorn Gdyby nie było wcale trzęsących dorożek? Albo, czy kwitłyby tak pięknie drzewa, gdyby zabrakło w świecie zwyczajnego gnoju? Pan premier poetyzuje. Jest dziś w wybornym nastroju, wiosna go olśniewa. Jak wobec tych pięknych rzeczy są komiczni wszyscy posłowie socjalistyczni z tym swoim brudnym ludem, którym ciągle straszą. Oni są po pierwsze nieestetyczni, tak przesiąkli kapustą i kaszą. Nie potrafią ocenić, jak cudnym jest życie. I w ogóle, gdy świat jest cały taki piękny, bez wątpienia. Jest po prostu nieprzyzwoicie robić w nim jakieś zatwardzenia. Hop, intermezzo. Lekkie wstrząśnienie. Szprycha zadziała koło w ciężarowym wozie. Białe konie ją dalej. Pan premier uprzytamnia sobie, że siedzi w powozie i jedzie na posiedzenie. Na poduszce w skórzanym portfelu leży jego mowa, którą ma dziś wygłosić przed plenum. Rzecz niby w zasadzie nie nowa. Dobrze jednak, że dziś jest w humorze, to mu w takich razach dodaje tlenu. Poza tym... Mowa mu się udała. No, i teraz jest tak pięknie na dworze. Gdy przymknie oczy, bez mała, zdaje mu się, że jest wielkim księciem i jedzie gdzieś po miękkiej fiołkowej łące. I ludzie najtrzeźwiejsi mają swe poezje. Jednak to wszystko jest strasznie męczące, myśli pan premier z dystyngowanym ziewnięciem, z którym jest mu bardzo do twarzy. Dzisiaj w Sejmie trzy interpelacje. Nie licząc samych wniosków nagłych, ten pasztet wczoraj na kolację, na intencję holenderskiej misji, był stanowczo cokolwiek nieświeży. Poza tym interwiu ośmiu dziennikarzy w sprawie nowej państwowej emisji. Strasznie ciekawy naród, ci Polacy. Potem bankiet u ministra zdrowia z pięćdziesiątej okazji urodzin. Wszystko to, jeśli się zmierzy, Wypadnie na pewno dwanaście godzin pracy. Robotnicy krzyczą ośmiu godzin. Zobaczyliby ile mamy ich my, ministrowie, ale ich to nie obchodzi. Tymczasem słońce świeci tak różowo. Na ulicach bieleją kasztany. Pan premier nie wie co się dzieje z jego głową. Jest zupełnie słońcem pijany. Budzi się w nim odwieczny u człowieka kult ra. Stara się myśleć nad swoją mową. Na początku jest kwestia agrarna. Mowa jest stanowczo non plus ultra mocna, zwięzła, lapidarna, przy tym kwiecista i patriotyczna. Wynalazł nawet piękną cytatę z Werena. Jutro już będą o tym czytać sojusznicy. W Sejmie można liczyć na poparcie. Zrobi się mały rwetes na lewicy. Zresztą, mówiąc otwarcie, Zważywszy pro i kontra, pewnym jest, że chociaż ryży, uciekający robociarz w granatowej połatanej bluzie. Smutne niebieskie oczy sen o Eskimosie. Pan premier czuje jakiś dziwny swąd. Coś go kręci w nosie, musi kichnąć. Zaraz. Ale skąd? Białe, szalone konie całe w krwi i w pianie. Ponoszące na oślep ulicą zaplątanego w lejcach siwego stangreta. Ktoś krzyczący przeraźliwie, o, Ktoś drugi wystraszony, spłaszczony przy ścianie i czarne, roztrzaskane na drzazgi lando. Ludzie otoczyli, krzyczeli, machali rękami. Znalazł się pompatyczny, zaspany konstabel. Popychali się, pchali, wzdychali. Wyciągnęli czarne palto z nogami i z czymś mokrym zamiast głowy. Wszystko było fashionable. Ktoś pobiegł dzwonić po pogotowie, ktoś opowiadał jakąś dziwną okoliczność. Proszę się nie tłoczyć, panowie, powiedział poważnie okręgowy i zaczął rozpychać publiczność. Stali, ubolewali, wzdychali, kołysali domyślnie głowami, a jeśli. Przyjechała karetka, podnieśli. Kapało na ziemię dużo lepkiej brunatnawej krwi. Jakaś dama fiołkowo-biała powiedziała: "Fi!" i zemdlała. Wsadzili, odjechali. Każdy cisnął się, każdy chciał zobaczyć z bliska. Policjant urzędowym tonem, dla formy, poprosił nie robić zbiegowiska. Tramwaj ruszył z dzwonieniem, zgrzytaniem. Potoczyły się dorożki, platformy, poszli ludzie. Pojechały landa. Samochody, karety, mail Długa, kołopędna girlanda po nieznanej, linijnej wytycznej. Z akacji opadały białe, ciężkie płatki. Na rogach dyskutowali jeszcze długo o sytuacji politycznej. W drukarniach układali nadzwyczajne dodatki. Została czerwonawa plama na asfalcie. Konie ją rozniosły na kopytach. Rozmazały ją koła, obcasy. Chłopiec z cukierni lizał palce po biskwitach. Państwo za wielką szybą jedli ananasy. Pani mówiła panu: jutro nie przyjadę. Przyszedł łysy, parszywy pies i zaczął lizać lepką, słodko-kwaśną marmoladę.